Hello? 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 Nie spiesz się? Nie no, trzeba grać, trzeba streamować. Mam za sobą, nie widzicie go, ale mam za sobą tartaka, który mnie pospiesza. Tak chcę w Call of Duty grać. Tak mówi, kończ to, Call of Duty. Call of Duty, gramy w Call of Duty. Co słychać, czat? Cześć, czat. Cześć, czat. Cześć, czat. Cześć, czat. Cześć, czat. Co słychać? Co słychać w ten piękny, słoneczny, aczkolwiek odrobinę zimny wtorek? Cześć, trufla. Cześć, kowal. Remis? Remis? Słyszałem, że Polaki grały z tym, z USA 2. Z drugim oddziałem Stanów Zjednoczonych. Mamy dwa. Nie wiem, czy wiecie. Wysłaliśmy w tym roku dwa oddziały na Mistrzostwa Świata w przeziębieniu. Cześć, Seplów. Co słychać, moi drodzy? Co słychać? Coś wam miałem powiedzieć i mi totalnie wyleciało teraz. Oprócz tego, że widzę, że internet szaleje, więc to może być jeden z tych streamów. Zobaczymy. Zobaczymy. Może się ustatkuje. Stara bida. Co ja mam, wie... Co miałem powiedzieć ciekawego? Nie pamiętam. Nie pamiętam. To u ciebie czy u mnie ścina? U mnie. To jest u mnie. To jest niestety u mnie. Poczekamy, może się polepszy. U mnie ścina. Nic ciekawego. Jest wtorek. Jeżeli internet pozwoli, to pogramy sobie w Ship of Fools, zwany również statkiem pełnym kubarów. O tej grze za chwilę więcej. W czwartek z kolei będziemy grać w polską produkcję studia Latające dziki? Latające... Jak jest hak po polsku? Brakuje mi polskiego słowa. Latające dzikie guźdźce? Wieprze? Wieprze. Knury. Latające dzikie knury. W takie gry będziemy. Latające dzikie knury zrobiły grę Dziki Zachód. Latające dzikie warchlaki również pasuje ładnie. Także to jest... Wow. Blat wpłacił 10. Dzięki. Dziękuję. Nie wiem jeszcze za co. Na razie internet. Chyba, że polepszy twoja dycha mój internet. A widzę, że właśnie polepszyła z jakiegoś powodu. Wskoczyło na zielone. Także naprawiłeś internet. Wystarczyło 10 zł wpłacić. Jest dobry internet. Także dziękuję. O czym mówiłem? Polskiej grę. Będziemy grać. Będziemy strzelać. Dziki Zachód, ale z zombie. Bronie. I trzeba robić uniki. I trzeba ich prądem. I oni robią i ty wtedy ich dobijasz. To nie było dla ciebie, Tartak. Tartak od razu słyszał dźwięk monetek i się przypełzał. Czy ty nie miałeś grać w coś? Czy ty nie miałeś w coś grać? Internet stał na czerwonym. To jest... Brzmi brudno, brzmi śmiesznie, ale tak było. I wystarczyło 10 polskich złotych. To jakieś... Nie wiem ile. Ile, Tartak? 36 centów? Jak teraz stoi? Jak stoi ta wasza waluta teraz? Anywho. Czwartek, Evil West, będzie grany. W niedzielę za to, moi drodzy. W niedzielę Tartakowski rozpoczyna nową serię i rozpoczyna ją w Discordzie 2. Osobiście poprzedni stream. O, no, internet spadł. Musicie wpłacać chyba, bo internet właśnie stoi znowu na czerwonym. Internet znowu stoi na czerwonym. Z jakiegoś powodu. 2.19. Tartak rozpoczyna nową serię z Discorda 2. Discord 1 był jedną z moich ulubionych serii, którą miał. Gra, która ma milion miliardów, pierdyliardów tekstów nagranych i Tartak wspaniałomyślnie odpalił je wszystkie. Można było usłyszeć wszystkie teksty. Były wszystkie śmieszne. I polecam wam przyjść również w niedzielę o 18 na stream, w którym będą zapewne również dobre, śmieszne teksty. Tartak pisze, że grał chwilę, żeby sprawdzić, czy działa. I w intrze się śmiałem więcej razy niż przez ostatnie 5 przygodówek. No widzicie? To jest chyba najlepsza reklama tego, no jak będzie wyglądał,
jak będzie wyglądała niedziela o godzinie 18 na naszym kanale Twitchowym. W sobotę jeszcze tylko wspomnę, że jest, będzie nowy odcinek. Będą omawiane gry i reszta głupot. Co wam mogę? Mogę wam zdradzić, że mieliśmy z redakcją Formogatki wczoraj zebranie, spotkanie, na którym praktycznie w 100% został dopięty FGA, które rusza już niedługo. Już niedługo. To jest listopad, moi drodzy. Ja wiem, wy tutaj Bożenka i tak dalej, święta i ten, a tutaj już jest, tu mamy FGA za pasem. Tu trzeba gry grać, tu trzeba gry kończyć, żeby można było głosować, żeby można było brać udział, bo jest więcej kategorii. Nie powinienem wam mówić, jestem pod NDA-em. Nie będę nic mówił, nieważne, FGA się zbliża. To jest tylko co wam powiem. Nie będę nic mówił o żadnych nagrodach, o żadnych nic, to nie ma sensu. Wy nie jesteście, nie przychodzicie dla nagród, przychodzicie, żeby zagłosować. Dopięte są kategorie, Kowal. Dopięte są kategorie, śmieszne kategorie, poważne kategorie, więcej kategorii, tyle mogę. I tak już prawdopodobnie powiedziałem za dużo. I tak prawdopodobnie powiedziałem wam już za dużo. Ale wczoraj było jajo, więc jak to tak szybko? Internecie, przestań, proszę cię. Internet stachp. Nie jest dobrze z internetem, więc spróbujemy. Będziecie mieć kręcące się kółko bardzo często. Zobaczymy, może się wyleczy. Nie wiem, czy ktoś dał info, ale w końcu po latach na tych telewizory Samsunga wskoczyła natywna apka Twitcha. No to trochę za późno. Ja przeszedłem praktycznie już w 100% na LG. Internet w Chicago nie może się podnieść po remisie Polaków. Możliwe. To jest całkiem możliwe, że internet nie wytrzymał remisu z Ameryką, z drugim oddziałem Ameryki. Dobra, spróbujmy pograć. Jak będzie kicha, to będzie kicha. Trudno. Przerwiemy, powtórzymy kiedy indziej. Ale dajmy szansę Ship of Fools'owi. Swoją drogą lubię opcje, w których, wiadomo, cztery paski, right? To jest okej, okay. ale w general twój ekran może wibrować lub czy twój kontroler. Jak bardzo twój ekran lub twój kontroler będzie wibrować? Są wszystkie opcje. Po co komuś inne opcje, skoro są dwa najważniejsze? Chcieliśmy zagrać w tę grę w czwórkę, z jakiegoś powodu mi osobiście, nie chcę tutaj wrzucać chłopaków pod autokar, ale wydawało mi się, że to jest gra na cztery osoby i mieliśmy w planach ją grać w czwartek któryś, w cztery osoby. Okazuje się, że nie dość nie jest na cztery osoby, jest na dwie lokalnie, to jeszcze ta gra nie jest w Game Passie, więc już totalnie wszystko pomyliłem. Dobra, wybierzmy sobie jakąś postać. Ja myślę, że zaczniemy klasycznym żabkiem zaczniemy. Także gra nie jest w Game Passie. Zaczynam wpadać w tą pułapkę, w której wydaje mi się, że już wszystko jest w Game Passie, a tak nie jest. Nie wszystkie gry są w Game Passie, nie wiem, czy wiecie o tym. A dwa, że jest na dwa lokalnie, więc z tym jest największy problem, aby być w dwójkę lokalnie. Bo o ile możemy ominąć problem tej gry nie bycia w Game Passie, tak jest. Odległość między naszymi kontynentami jest problematyczna. Był plan nagranie w koopa, czyli pan Gobel ma już wszystko odblokowane. Nie, to jest pierwszy raz odpalam teraz, żeby nie było. Tę grę odpalam teraz i właśnie podniosłem kraba? Tak. Patrzcie, jak jestem szczęśliwy, jak mam kraba. Mogę go zostawić? Mogę go zbić i zostawić. Tu jest pewnie jakiś żart, ale wolę go nie kontynuować. W każdym razie zbiłem kraba i go zostawiłem. Co się robi w tej grze? Droga truflo, w tej grze się pływa statkiem i ten statek trzeba obronić przed złymi mocami.
Jest to rogalik. Teraz widzę, jak spada liczba widzów. Jest to rogalik, no jest wtorek, no. Czego się, przepraszam, czego się spodziewaliście po wtorku? Huh? Czego się spodziewaliście po wtorku? Mesów krabu i gestabo, ale to właśnie... O, zbiłem też mewę. Nie róbcie tak w domu. Czy ja muszę tutaj chodzić? To jest moje pytanie. Tu jest coś rozwalone. To jest pewnie moja baza hub, w którą będę musiał naprawić. Wygląda cudownie. Wygląda ślicznie, nie? Zwłaszcza, że można... Chodź! Spokojnie, ona żyje, ona tylko... O, widzisz? Ona tylko miała krótką przerwę. Tutaj nie można krzywdzić zwierząt za bardzo. Dobra, ale chodzimy w takim razie za tą główną złą, bo ona chyba nas tutaj próbuje, o właśnie, ona nas tutaj próbuje na nasz statek przyciągnąć. Tuki longi now, no tak chciałem obejść to, zobaczyć, nie? Navigate. Trochę taki kult owieczki. Inny totalnie gameplay. Patrzcie się, ten krabo nam z kolei zrobił stabo. Prawda? Musimy naprawić, zanim potwór się znowu pojawi. Naprawić, ale czym? Na szczęście masz kilka desek na pokładzie. Piekłany repelny hold deck. Dobrze, podnieśmy deskę przyciskiem A i zanieśmy go również wkładając przycisk. Proszę, tak się naprawia rzeczy. Jeżeli kiedykolwiek wyleci wam klepka w parkiecie, to wystarczy po prostu wsadzić nową. Krab wraca, dobra. Teraz może na kraba X-em. Rachu ciachu i do piachu. To jest. Czyli znam już dwie metody. Naprawianie statku dechami. Obrona przed krabem, przed stabem. Czy krab się poddał? Krab się chyba poddał. Nope. Krab będzie próbował teraz nowej techniki zwaną. Włożę więcej wysiłku w to, co robię. Prepare yourself. Ale co ja mam... Hold. I... Widzieliście to? Widzieliście to? Nie wiem, czy widzieliście to. Przytrzymałem łopatkę. I nie trafiłem totalnie w... Jeszcze mi zniszczyło... Dobra. Czekaj. Krabo. Gdzie ty będziesz, krabo? Pokazuję, gdzie będzie, tutaj będzie strzelał. Ha! Nie, nie chcę z tobą rozmawiać. Kimkolwiek jesteś, nie chcę z tobą rozmawiać! Chcę wyjść z... Dobra. Naprawiliśmy parkiet. Stabo. Gdybyś grał w kopię, to ktoś inny mógłby ci pomóc i sterować albo naprawić. To jest prawda. To jest prawda. Możliwe, że gram teraz na najbardziej hardkorowym, ciężkim poziomie trudności, ponieważ gram... O, czemu to nie poleciało w niego? Jest ship i jest full, wszystko się zgadza, prawda? Wait. Chyba nie mówisz o mnie. Okej, okay. Nie jestem najlepszy... Baseball nigdy nie był moim... Dobra, krab, weź się jakoś tak, żebym mógł cię... Bo ten tutorial to tak już trochę za długo. O. Enough messing. Ale to pańska decyzja, by grać. To jest prawda. Nie musisz tego wszystkim na głos tutaj mówić. Próbuję udawać, że wiesz, że jestem poszkodowany. Czy dobrze rozumiem, że granie ma jelenowe kopa, ale jednocześnie jest zrobione tak, że granie samemu jest turbo trudne? To jest... Tego się... Nie potwierdzę ci jeszcze, czy jest turbo trudne, ale... Tak może być. Now that your generator is present on the panel, you can take a mission. Nie, dlaczego czytam? This one is the dispense seashells, ok. The cannons and the ships are very handy, you can load practically anything. Now load your cannons before... Ok. Pick up use. Aha, take ammo i załaduj ammo, ok. Rozumiem. Czemu nie strzelasz? A, bo to nie jest automatyczne działko. To nie jest taki hop-siup. Patrzcie się.
Trzeba sobie załadować, trzeba sobie postrzelać. Tutaj jest... tej grze jest bliżej do tej jak to się... Overcooked? Overcooked, nie? To jest taki... To jest taki, taka gra, że ma się... Potrzebujesz zawsze jednej ręki więcej. That's what she said, he said. Nie wiem, co to jest. Harpuny. Plus 5. Okej. Okay. Harpuny plus 5 i co? Mogę przyciągnąć coś. Harpunami się przyciąga coś. Skarby się zbiera. Okej. Okay. Może później dostaniesz automatyczne działka. Możliwe. Gdzie dostaniesz mi są... Dobrze. Wy sobie pogadajcie. Czy ja mogę już płynąć? Mogę już płynąć, okej. Okay. 20 GS-a. Skończyliśmy tutorial. Przez Overcooked rozeszłem się ze swoją i dobrze nie miała pojęcia o gotowaniu. Ups. Take my ship. Okay, then. Pani tutaj gotuje i strzelam, że to są nasze... Że to są nasze właśnie upgrade'y, tak? I to jest to, co wyłowiliśmy. I teraz możemy tak. Zaczynamy z 25 dolarami. Zaczynamy z 3 harpunami. Mamy jedną więcej deskę. I one cargo pedestal, co nie wiem, nie wiem co daje. Może zacznijmy z... Aha, dwa. To harpuny. Harpuny. Leco te achievementy tutaj w tej grze, panie? Tutaj pewnie też będziemy rozbudowywać. Jak się szło do naszego statku? Tak, są w sumie tabliczki. Nie chcę z tobą rozmawiać. Oh my god, okej. Okay. Used to be Green Armory, Canada used to be done in my friend rush, Nie wiem, dlaczego mi się wydawało, że to jest zła, główna zła postać, jak ta pani chce nam pomóc. Pani albo pan w sumie, nie wiem dlaczego założyłem... Nie wiem dlaczego założyłem ich płeć. Summer Mill ma twojego cela K4 gdzieś wpadają po 200 GS, to jest prawda. Prawda. This one you need to do is loaded. Już dostałem działko? Automatyczne? Czy to jest automatyczne działko? Kwadratowe jest automatyczne. Dobra, to teraz sobie położymy... Tu. Let's go. Pierwszy raz samemu. Bez mamy. Bez tartaka. Jak internet. Internet na razie się trzyma. Alright. Set coins. I tutaj się zaczyna, proszę bardzo. Klasyczna mapka rogalikowa. To są deski, to są harpuny. To jest chyba życie za harpunami. Tam są jakieś skarby. Na dole jest jakieś działko chyba? Jakiś upgrade do statku? Gdyby tak popłynąć dołem... Nie, popłyniemy tak. Jak nie mam mamy, to masz deski. Jak nie masz mamy, to ja nie wiem, czy ja mam deski. To jest automatyczne. No. Dobra, to było proste, right? To było proste, to bo tam nie było żadnej przeszkadzajki. Nic z nich nie wypadło, rozumiem, nie muszę używać harpuna. Let's go. Harpuny, tak. Pamiętajcie, że gram na hardkorowym, trudnym. Podnoszenie, okej, okay, podnoszenie mnie jeszcze... Okej, to też było proste. Naładujmy swoje działka. Zobaczmy, co jest w skrzyni. Harpun. No tak, no. W sumie po to tu przypłynąłem. Let's go.
Solfie, ładna ta gierka. Ładna, nie? Nie wiem, co robi to. Myślałem, że jakiś mocny wiatr. I nie pamiętam, czy to jest życie, co to jest, ale zaraz sobie to sprawdzimy. Chciałbym mieć dwa działka automatyczne. Chciałbym mieć cztery automatyczne działka. I lepszego... Wow! Nie, uciekaj, ślimak. Ślimaki mam na pokładzie. Dało się? Zniszczyły coś ślimaki? Nie, chyba nie. Ale mamy upgrade do... Dobra, to jest upgrade do sklepu. Co? Kto robi wiatr? O-o. Cokolwiek jest po drugiej stronie tego oceanu, to idzie w naszą stronę. Kurde, tu się będę musiał przez znaki zapytania. Chyba wybiorę górną drogę, tak żeby przejść obok tych różowych wazonów, aczkolwiek korci mnie, żeby iść na dół i podnieść to, co jest na dole, ale tu jest dużo znaków zapytania. Tak. Idę górą. Gdzie będą? Co to jest? Czy ja to muszę... Czy ja to muszę strzelić? Sorry, działko, nie widziałem, że nie masz amunicji. Kurde, jak szybko zacznie się chaos, myślicie? Jak szybko się okaże, że mam za mało rąk, za mało palcy. Strzel to. Strzelałem do tego. O, teraz się rozpadło. Czy powinienem podnieść harpuny? Powinienem podnieść harpuny. Są darmowe harpuny. 5. 5 w cenie jednego. Czy wy planujecie tutaj? Oczywiście, że planujecie. Głupie pytanie. I dech. Nie muszę chyba nic naprawiać. Czemu? Aha, mogę kłaść tylko na tych trzech przed... Nie mogę tak po prostu... Mogę rzeczy tylko kłaść tu na tych trzech. Trochę też jak w Overcook, nie? Tam też były tylko miejsca, gdzie można było coś odłożyć. Nie, w Overcook można było ciepnąć wszystko wszędzie. Harpuny. Cześć, Gaf. To jest naładowane. Ale tu jest much. Jest muchowo. Sorry, jeszcze. Au, no. Aha, nie mam amunicji, nie wiem, wydawało mi się, że podniosłem. Kurde, co jest? Mówiłem, że będzie chaos. Uciekać. To podchodzenie do karabinu nie jest... Myślisz, że już podszedłem, ale okazuje się, że nie. Trzeba tak... Konkretnie zniszczyli nam trochę statek. Oh my god, muchy, zapomniałem. Teraz będą mieli używanie znowu. Pick up. A to naprawiło wszystko, okej. Okay. Ale mam harpunów. Przydałoby się wziąć również ten przedmiot. Cokolwiek to jest. O, jakaś tarcza. Można mieć jak wikingowie, można mieć. A podnoszę ammo, wchodzę również A, podnoszę Y, strzelam X-em. Tam nawet nie płynę. Płynę tu.
Jak tam statek głupców? Jest overcookowy quest. Aha, oczywiście, że na dole musiał być pająk. Czy pająk go sam... Gdzie jest? Dobra, pokonany. Masz amunicję. Masz amunicję. Do kogo strzelamy? Za co dostałem achievement? Tyle pytań, tak mało czasu. Moje pytanie jest, czy można to... trafić, żeby to nie... Cześć, tata Adek. Pieniądz. Tata Adek, czy ty jesteś tata Adka, czy jesteś tata Adek? W sensie, że też jesteś Adek. Jest Adek i tata Adek. Nie jak tata Muminka, tylko tata Muminek. Coś w tym sensie. Korci mnie, żeby zobaczyć, co to jest różowy wazon i różowy naszyjnik. Dobra, naładowane. Coś się u góry dzieje. To przyklejanie się do wieżyczki jest takie sobie. Przynieśmy to tu. Właśnie trafiłem wielką muchę, ale... Aha, czyli straciłem amunicję, okej. Okay. Przydałaby mi się, nie będę kłamał, przydałaby mi się linia, gdzie strzelam, bo ta taka mała kreseczka, strzelam, że to też jest pewnie jakieś ulepszenie. Okej. Okay. Jeden durny ślimak zrobił mi dziurę w pokładzie. Ile to masz życia? No. Okej, nie mam... Oh my fucking god. Serio? Mój największy problem jest... Kiedy podchodzę do wieżyczki, klikam A i nie jestem... Oh my god. Ups. O, super. Super. Mam jedno życie. Statek trochę przecieka. No. Oh my god, to jest ta mucha znowu. Wybrałem jakiś głupi wazon. Nie przeżyjemy tego. Chcieliśmy za blisko słońca, chcieliśmy płynąć, lecieć. Jak się wrzuci amunicję, to jest jeszcze... Trzeba sekundę odczekać, zanim można wejść na działko. Uuu, ślimak nas pokonał. Jay pyta, czy nie mieliśmy w to grać w koopie. Więc, drogi Jayu, okazało się... Dwie rzeczy wyszły na jaw podczas planowania czwartkowego wspólnego grania w tę grę. Pierwsza jest taka, i teraz się trzymaj, gra ma koopa na dwóch, lokalnego, a dwa, że ta gra nie jest w Game Passie. Ta gra nie jest w Game Passie. I ma kanapowy koop na dwie osoby. Raz, że kups nie umie w gry, dwa, że świniet. Tak, na dwie osoby. Także nawet nie na trzech. Jak zwierzę, na dwie osoby. Kto gra w dwie osoby w gry? Tą panią można było... Można nawet. Można się...
Spróbujmy panią, ma fajną fryzurę. I niech mi ktoś przypomni, gdzie była stara baba z gotującą. O, tu jest, okej. Ponieważ mamy teraz upgrade, gdzie ma statek więcej życia za 2. Boom. Kto gra w 2 osoby na kanapie? Pewnie ci sami ludzie, którzy kupują gry w pudełkach. Mam płytkę. Mam grę. Posiadam grę, mam płytkę. Dobra, spróbujmy. Panią powinno nam pójść lepiej. Panie generalnie są lepsze we wszystko, więc zobaczmy, co możemy tutaj. Wiem już, żeby spróbować dojść do tego niebieskiego po drodze, czyli idziemy naprzód, okej. Muszę pamiętać, że mam tu i muszę podejść tak... Żeby wszystkie były takie, nie? Takie etapy jak ten. 3 muchy i do przodu. Mam płytkę i mam kanapę. No widzisz? I nie można grać. Ciekawe, kiedy się zdobywa... Jak się zdobywa działka? Czy właśnie wchodząc na te pola, takie tutaj na planszy, czy... Czy stara baba z chochlą też... Czy ja mogę... Mogę użyć tego jak chcę, tak? Okej. A tam to straciłem! Okej, no zginąłem, w sumie to ma sens. Nie wiem, dlaczego mi się wydawało, że będę miał też tamtą tarczę. Właśnie, czy to jest roguelike? Czy roguelite? Niby można ten statek polepszać u baby z chochlą. Czyli roguelite, nie? Fajna ta gra, taka nie dam. Dlaczego, Misza? Nie lubisz ładnych gier? Misza nie lubi ładnych gier. Uciekaj. Aha, to nie jest koniec. O, fuck, ta mucha była najbardziej przerąbana z wszystkich much. Tak, bo ona sra mniejszymi muchami, prawda? Dobrze pamiętam? Naładować działko. Co ja? Co do mnie strzela tu? Nie wiem, setting nie mój, czyli nie lubisz przyrody, tak? Nie lubisz rzeki, nie lubisz tutaj wszystkich tych liści, konarów. Ciekawe, czy pan Kubar przejdzie do innego etapu, w którym nie ma much. No musi być podwodny etap. Musi być lodowy, zimowy. Także dużo jeszcze przed nami. To chyba działa na takiej zasadzie, że po prostu nie mogę ja tego dotknąć. Bo strzelenie w to nic nie daje. Nie, żadnych ślimaków na pokładzie. Okej, okay. Mogę wam powiedzieć, że pad faktycznie wibruje. Ten pasek w opcjach, który zmniejszał wibrowanie pada, jest legit. Dałbym odrobinę mniejsze wibrowanie pada, bo on szaleje teraz, jak jest dużo much. Deski chyba wolę. Chyba wolę deski. Od razu dwa ślimaki, abordaż. Tak myślałem, że tu coś... Działko, strzelaj proszę cię do tego pająka u góry.
Będę próbował odepchnąć tego. Masz ammo. Pięć? Pięć damage'a to nie jest dużo damage'a. Przestańcie! Ja pierdzielę, to był normalny etap, bez kitu. Aha, jak zrobię atak, to nie mam już... Z jakiegoś powodu tam mucha, znaczy z jakiegoś powodu. Dokładnie wiem z jakiego powodu. Jest po prostu mucha. Ta mucha ma za dużo życia, no! Ona się jeszcze jest z przodu, gdzie ja nie mogę jej trafić. To już w ogóle jest najlepszy myk. Podnieś to... Okej. Wow. Dzięki za te deski. Bo se pół statku tylko naprawię za nie. No to było fucky. To nie wyglądało jak jakiś trudny etap. Po czym mam rozpoznać... O wow, kim ty jesteś, przystojniaku? To jest Rust. Czy ja mogę ją teraz jakoś ten? Ona będzie u mnie, tak? W tam? Będzie przy tym? Okej. Znowu masz większą oglądalność Rysława. A co Rysław? O, tu już się zaczyna... Tu już się zaczynają czarne chmury. Pamiętacie serial Czarne Chmury? One się tu zaczynają... Wow, shit. Okej, okay, to jest od razu damage, jedno uderzenie. Czy ja muszę... Jak mogę się obronić przed tym? Tylko strzelając, czy... To jest walka... Czy ja walczę z... Czy to już jest boss, czy to jest po prostu... Normalny przeciwnik. Drugie pytanie. Czy przybywa tych macek, czy mi się wydaje? Nie, tam... Mówię, tam na rogu brakuje... działka. Ja mam dwa życia. O, co ja mam z... Okej, okay, teraz strzeliło. Strzel tam, proszę cię. Dziękuję. W sumie nie potrzebuję tartaka. To działko se radzi, mam wrażenie, lepiej niż jakbym grał z nim. Strzel tam. No nie strzeliłeś. Okej, okay, działko gra podobnie jak tartak w takim razie. Pamiętam serial Robin z Sherwood. To jest najlepszy... To nie jest nie tylko najlepszy serial o Robin Hoodzie. To jest najlepszy serial ever. Co zarabiamy? Co zarabiamy? Dostałem jeden ten i jeden run reward. Okej. Okay. Wygląda easy, nie ma much. No... Ale patrz, jest progres, bo znaleźliśmy panią i mamy panią Kowal. Widzicie? Zawsze jest pan Kowal, a w tej grze jest pani Kowal.
Kroniki Narni Robin. To były moje pierwsze fantasy sentyment. Kroniki Narni Robin? Nie dość, że Robin Sherwood to jest najlepszy serial ever. To jeszcze ma najlepszy soundtrack ever. Assault Level 1 is Rebel World Ruined Sea Cannon. Mogę polepszać broń, tylko nie mam. Czy tam mogę polepszać życie? Kroniki i Robin Sherwood, okej. Okay. Zabrakło tego i. Potrzebuję ulepszyć moje. Polepszy, pisze upgrade, ale to jest upgrade, czy to jest po prostu kupno, żebym miał upgrade'u dział? No chcę, tylko ona chce jednego squida, chce dwa squidy, a ja mam jednego, więc musimy płynąć po prostu i grindu. Chcę iść w działa, chcę zrobić run na działa. Chcę robić run na działa, to jest jedna z tych gier, że dostajesz straszny wpieprz już na samym początku. I bardzo powoli pewnie idziesz coraz dalej. Coś się losuje również. 3 się wlosowało tam na tym końcu, więc nie wiem. Dobra, spróbujmy tu. To powinno być w sumie proste. Or not, bo dostajemy od razu pająka. I z jakiegoś powodu działa, nie są naładowane, mimo tego, że jak wypływałem, to były naładowane. Pająk, czy ty możesz stać w miejscu? Pająk ma gorsze ADHD niż ja. Znak zapytania. Nie, do przodu. Tu są jakby wyższe. Nie wiem, czy zauważyliście, ale jest obrazek fal i chyba tutaj są odrobinę wyższe fale. Nie wiem, czy to jest level. Znaczy, obstawiam, że to jest level, ale. Dobra, to działko sobie powinno poradzić. Ten laser powinien już przestać strzelać, dziękuję. I powinny przybyć teraz. O, jest ślimak, jest abordaż. Okej, okay, zrobione, proste. Tu. Nie ma fal. Jak nie ma fal? Na tych kafelkach, które się wybiera, są mniejsze lub większe. Wow, a gdzie my jesteśmy teraz? Mogę zejść? Jest taka gra? Że mogę komuś zniszczyć. Przepraszam, nie chciałem ci po wazonach tutaj. O, ale mogę ci za to podkraść. Hihi. 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 Jest sklep. I w końcu możemy wydawać monetki, których mamy. Pięćdziesiąt. Mogę kupić sobie paczkę harpunów albo planka. Ale patrzcie, jakie rzeczy tutaj są. Wybuchy, eksplozje, podpala, leje olejem. Tak, kupmy sobie planki. Kupmy sobie planki. Wiemy już, że się przydadzą. Widzicie? Są mniejsze i większe rysunki tych jakby fal. Tutaj na przykład jest większa niż ta, no, więc płyniemy tu. Naładowane działo? Naładowane działo. Czy potrzebuję gdzieś. Dalej w pająka. Dobra, zabity. Easy peasy. Nope. Nie jesteśmy skończeni. O, widzę mojego ulubionego przeciwnika.
Aha. Działko nie mogło strzelić tu, tak? God damn it. Jeden ostatni strzał. Jeden ostatni strzał i to działko nie... Nie miało... Mogło strzelić. To jest oszustwo. Ja tak chwaliłem to działko. W dół. To artystycznie tak. Co znaczy to artystycznie tak? Mam wrażenie, że odrobinę macie za dużo życia, moi kochani przeciwnicy. To nie jest koniec. Widzę abordaż tam. Ha! Nie ze mną te numery. To nam się przyda. Będziemy mogli kupić działo. No tu dostaniemy harpuny. Nie wiem, co to jest dalej po tym. Wygląda jak logo X-Menów, szczerze mówiąc. Także idziemy na X-Menów. Muchy mają w życia w sam raz. I tak powinien każdy przeciwnik mieć powinien taki pasek życia. A nie jakiś, że ja pół dnia strzelam do... To był pieniądz! Ile ja pieniędzy straciłem w takim razie? Wydawało mi się, że to jest jakiś taki... Żabie jaja. Dobra, ty musisz iść tu, koniecznie. Aczkolwiek ty powinnaś być u góry, a ja powinien być na dole. Aha, mucha właśnie przeszła na drugą stronę. Czemu to zawsze musi być mucha? To zawsze musi być mucha. Może być, nie może być jakiś inny owad, to musi być... Amo, tak, zgubiłem z jakiegoś powodu amo. Musisz zabić ją. Robię co mochę. Robię co mochę. I to wszystko dla harpunów. A wszystko to... Bo nie mam oka. I nie wiem, jak bez niego mógłbym żyć. Dobra, idziemy w stronę X-Menów. Tu nie wiadomo, co jest. Tu jest śmierć. Więc X-Meni mogą nam tylko pomóc. Aha, od razu abordaż. Cool. Panie, ty chcesz podejść tutaj i dostać w pałę, czy nie? Jaki jest twój plan? Aha, to wybuchło i jeszcze dostałem... Okej. Co to jest? A, to jest to, okej. Chyba pierwszy raz widzę, jak to atakuje. Jaki jest stan? Mamy dwa uszkodzenia. Strzelaj, strzelaj. Koniec, koniec. Dwie tarcze wikingów. I dwie dziury w statku. To jest jakby win-win. Ale to są deski na szczęście. Ciekawe jak... Po jakim czasie przechodzi się ten moment, kiedy zaczynasz czuć, że okej, ten pierwszy etap jest... Zaczyna bez problemu przechodzić pierwszy etap. Bo na razie już widzę tą muchę po lewej i już wiem, że jest gnój.
mi daje obrażenia. Jak ja mam się tego pozbyć? Jak ja mam... Kto płynie obok statku? Dobra. Oh my fucking god. Oczywiście, że nie koniec. Ciało. Co? Nope, nie koniec. Niech zgadną, u góry jest, oczywiście, że jest mucha. No, jest koniec. To jest koniec, jeszcze przy moim fatalnym celowaniu. Nie! Jest niemożliwe. To jest absolutnie niemożliwe. To jest drugi raz, jak wpłynąłem na deski i tu jest jakiś turbo gnój. Dobra. To jest 17 much, które srają, każda sra po 5 much. Muszę teraz przeprosić tartaka. Przydałby mi się. Czuję, że byłby lepszy niż to automatyczne działko. Dobra, ale kupmy to działo, które jest tutaj. Chciałbym jeszcze raz spróbować tym. Nie bardzo wiem, jaka jest co? Trinket. Get a greater and swifter panel attack. Okej, czyli on atakuje tak, a pani ma splash damage and effects on critical hits. Czyli ta robi crity. Chyba wolę jednak crity. Czyli pani, mówiłem, że pani jest lepszy. Upgrade. I co? Jak formogatka nie struje jakiś konwent, znaczy, że jest niestarczona. Golden Joystick Awards? Come on! Które działo jest level 2? To jest level 2? Które działo ja... Dowiemy się. Cześć, OneBlue. Dodatkowe działko automatyczne by się przydało. To jest prawda, że miał po jednej stronie zawsze... Ale teraz pytanie jest właśnie, które ulepszyłem? Moje, które strzelam, czy to... Tu jest wszędzie tak samo, więc to nie ma znaczenia. Chcę zobaczyć, co to jest znak zapytania. Czy to jest totalnie randomowo coś? Działko strzeliło tak dość... Muchy i brak cela. To jest mój największy na razie... Moja pięta Achillesowa. Spróbujmy znak zapytania. Co nam szkodzi? Chciałbym być już tak, że tylko chodzę i wkładam do działek i one robią... I również kradzenie pieniędzy sprzedawcy jest cool. Feeling lucky? Nie. Ale... Czat. Zostawię czatowi. Ja nie mam szczęścia do gier losowych, ale wiem, że wy macie. Które mam otworzyć? Od góry. 1, 2, 3, na dole 4, 5, 6.
Skrajna prawa, ale która skrajna prawa? Górna czy... 5, 2, 4, 3. Są dwa głosy na 2. Są dwa głosy na 2, dwa głosy na 4. Dwa głosy na 2, 4. No, kto napisze, kto pierwszy napisze 2 albo 4, ta wygrywa. 2, mamy 2. Bum. Wygraliśmy. Wydaliśmy 100 i zarobiliśmy 50, więc zostawię wam tę matematykę. Zostawię wam, pozostawię wam obliczenie tego, jak nam się to opłaciło. Ukradliśmy 100, to jest prawda. Wygraliśmy 50, także miejcie to na uwadze. No, fajnie, dziękuję. Rany, pochnę. Przestań na chwilę strzelać, żebym mógł przełożyć działko. Mógł jakiś... okres rozpłodowy... Oh my god. Jakaś jedna mucha miała miot... 17 much. Aha, ona teraz będzie po tej, w tym miejscu, w którym oczywiście nie da się jej sięgnąć. Czy ktoś ją może w końcu, proszę... Nie. To komarmucha. Komarmucha była taka, ona też potrafi wypluć takiego komarmuchę, ma białe futerko, jak wszystkie komary. Nie wiem, czy wiedzieliście, że komary mają futerka. Dobra, upgrade numer 2. Nie pamiętam, za ile było kolejne działo. Ale idziemy sobie teraz w tę stronę. Tak, komary mają futerka z nutrii, to jest powszechnie znana rzecz. Na dole jednak, tak? Jednak na dole. To był crit. Czekaj. Amo. Koniec. Okej, wezmę koniec. I wezmę też te pieniążki. I popłyniemy przy siebie. Weźmiemy ten upgrade i spróbujemy zejść na środek oceanu. Dobra, to musi być u góry, już widzę. Skąd te ślimaki wszystkie? A, bo jest mucha na dole. Obviously. Muszę iść na dół. To jest komar, ma futerko. Serio, gdybym mógł lepiej celować w nich. Mam wrażenie, że zawsze za nich. Nic nie wygrałem? Nic? Okej, okay, też nic nie oberwałem, więc generalnie na plus. To będzie szybki abordaż, tak jest. Au, przesunęło mnie. Nie mogę. Muszę tego pająka.
Nie, muszę być na dole. To jest... Au, no, nie zdążyłem. Przydałoby mi się na dole teraz. To jest najgorszy przeciwnik. Ma mnóstwo życia. Się ukrywa. Okej, okay, może nie ma mnóstwo życia, ale trafienie go. Ma nic. Wygrałeś radość z grania, czy najgorszy? Okej, okay, może nie jest najgorszy, ale jest głupi. O. Mam dziurę w statku. I próbujemy teraz... Jed. Okej. Okay. Zobaczymy, jak długo jesteśmy w stanie ominąć ten serial. Aha. Aha. Cool. To jest mój ulubiony etap. Znaczy, wiecie, co znaczy, jak są małe muchy? Ja mu nic nie... Niedobrze, niedobrze. Gdzie każe nam... Mam dwie dziury, tak? Statku, mam dwie dziury. Absolutnie no. Teraz już wiem, żeby nie wpływać w tą czarną, bo... Przegrywam non-stop quest. Ta gra nie jest... To nie jest Call of Duty. Tutaj się dzieją rzeczy. Dobra, to wybuchnie, ale czy da obrażenia? Ta mucha zawsze się trzyma w taki, pod takimi kątami. Ty, nawet jak ja wezmę to samemu to działko, to ono strzela w takim tempie. Nie da się z tego jak z tego. Okej. Okay. Nie okej. Okay. Totalnie nie okej. Okay. Jest bardzo nie okej. Okay. Jak już wiem, jeżeli gra ma 17 rund, to już wiem, że gra mnie chce podziękować mi za udział w tej przejażdżce. Działko u góry z jakiegoś powodu sobie poradziło. Okej, okay, ten jest, mówiłem. Runda numer... duża mucha, mhm. Celowanie mi się nie podoba w tej grze. Jestem przekonany, że ją trafię, po czym on przelatuje gdzieś za nią. Z jakieś... Gdzie są hitboxy tej muchy do jasnej pały? Czemu nie ma amunicji w górnym działku? Zejdź i uderz! Dobra, gdzie jest ostatni szmaciarz? Tam jest. Mogłeś w ogóle wyjść za ekran. Mogłeś w ogóle być w innej grze. Bo było mi prościej cię zauważyć, gdybyś był w ogóle w... Okej, okay, czyli znaki
Znaki X-Menów to są te tarcze chyba na bok. Dobra, jak się przesuwa burza... Burza się nie przesuwa, okej. Okay. Ale za to wrzuciła nas w znak zapytania. Aha, okej, okay, tak też można. Wszystko? Miało jedną rundę? Okej. Okay. Okej. Okay. Udało nam się fartem wpłynąć tutaj. Gdzie będzie? Gdzie będzie? Gdzie będzie? U góry, na dole? U góry, na dole? U góry i na dole. Yep. Małych much się nie boję tak bardzo, bo one po prostu wrzucają te robaki, ale... Ale za to jestem odrobinę rozczarowany tym, jak działa ta gra, bo... To wchodzenie i schodzenie na działko to jest rosyjska ruletka. Raz załapię, a innym razem totalnie nie. O! O! Odłamkowym. Potrzebujemy lepszych dział. Dobra, wciąż mam tylko 2 punkty życia mi zostały. Co gra tutaj dla nas przygotowuje? Tu już się nie zmieni ta chmura, tak? Ona już tu jest... Znak zapytania jeszcze nie jest na ciemnym. Ale jestem dalej niż byłem. Nie byłem jeszcze tak daleko. Aha, okej. Nope. To wybuchnie. To wybuchnie i zabiera mi życie ze statku. Niech mi ktoś powie, jak ja się mam bronić przed tym. To nie jest koniec. Widzę te wszystkie ślimaki. Czy to jest jakaś skrzynia? To jest jakaś skrzynia. Dostałem kostkę D20, która zwiększa szansę na crit 5%. Na stałe, czy na tylko ten run? Mogłeś odsuwać strzelając w to. Ja wiem, ale przy tym całym chaosie... O, shit. Tu już jest walka z mackami, co? No i dobrze nam szło. Było fajnie, dopóki... Dopóki było fajnie, to było fajnie. Yep. Whee! Tam jest... Tamtą mackę nie mogę strzelić. No i... Ten lewy górny róg, to jest jedyne miejsce, gdzie ja nie mogę sięgnąć i gdzie to automatyczne działko ma jakiś totalny problem, żeby... O! O! Jedno życie. Na dole jest pasek. W ogóle... To będzie trwało miesiąc, zabicie. Strzel, lewy górny. No. Lewy górny.
mogę strzelić. Nie mogę cię naładować jak... No. Z jednym życiem. Na farcie. Dobra, mogę trafić... Pod dziwnym kątem mogę trafić tą mackę po prawej. O, o, o. Okej, to już jest trochę więcej macek. Nie! Mówię, lewy górny róg! Nieważne, jakbym ją pewnie przeniósł na sam dół, tą automatyczną, to też bym miała pewnie problem z którymś kątem. Ona musi strzelać częściej zdecydowanie. Musi mieć upgrade. Czemu tylko raz strzelę do maczki? Bo jak strzelę do macki, to ona momentalnie idzie pod wodę. Nawet jak zacznę strzelać jak najszybciej mogę, to ten drugi strzał w nią nie trafi. Dobra, wstawaj. Strzelę jakąś mewę. Strzelę jakąś mewę. Okej, okay, najwidoczniej już nawet nie mogę trafić w mewy. No. Z Canon level 2. Ja muszę iść w działa, nie? Ja muszę iść w działa. Co z tego, że pójdę do baby i ona mi... Punkt życia jest za 4. Harpuny. To mi w ogóle... Cargo pedestal na razie nie potrzebuję. Nie miałem takiego przypadku, że nie miałem gdzie położyć czegoś. Albo mogę iść w życie, albo mogę iść w damage. A kup kanon, a nie ulepszaj. No właśnie nie ma. Mogę... Widzisz, że tu nie ma... Jakby pani Kowalowa miała działo, to ja bym kupił. Ale myślę, że ta gra, dopóki nie zabije tego... tej ośmiornicy, to nie da mi możliwości posiadania... możliwości kupienia trzeciego działa. Ja już wiem, jak gry... Ja już wiem, jak gry... myślą. Dobra, ulepszyliśmy. Strzelam, że... Chcę myśleć, że ulepszyłem wszystkie działa. Nie tylko moje, albo nie tylko to automatyczne, ale że ulepszam wszystkie. Aczkolwiek na tym obrazku jest zdjęcie tego mojego działa. So... Czemu takie gry nie mają, powiedzcie mi... Tak mi powiedzcie, czemu takie gry nie mają koopów online? Znaczy ja znam odpowiedź, ale wiecie... nie, spróbujmy dojść do skrzynki. Trzeba tak ciłać po prostu. Trzeba ciłać, co się podniesie, kogo się znajdzie gdzieś tam. Trzeba go do bazy. Pięć. Moje działo w dalszym ciągu robi 5. Robiło 5 i robi 5. Na Steam jest opcja grania po sieci w kanapowe gry. Ja wiem, to zawsze każdy mówi, że na tym jest. No ale no... Nie jestem na Steam. Wciąż robię 5. Gdzie jest upgrade, przepraszam? Na czym polega upgrade? Tego działa, skoro ja w dalszym ciągu robię 5 damage'a. Jak to jest designowane pod 2 osoby minimum? Ja myślałem, że grasz solo w jakąś koopową gierkę. Trochę tak jest. Trochę jest tak, jak mówisz. Działko, czy ty możesz... Aha, nie, już wiem, dlaczego nie strzelasz do nich. Nie masz amunicji. To ma sens. Okej, okay, witamy wielką muchę. Kiedy już myślałem, że się uporałem z... Nie mogę. Gdzieś leci za tą muchę ten pocisk zawsze.
Małe muchy mają jakiś lepszy hitbox niż duża mucha. Muszę w jej penisa strzelać. Muszę celować w jej penisa i to jest... Nie, w penisa też... I to zawsze musi być mucha. Zawsze. Wiecie, ile jest owadów? Nie wiem, ile jest owadów, zwłaszcza latających, ale na pewno jest dużo. Mogli wziąć ważkę, świetlika. Biedronka też lata. Nie. To jest mucha. Na dole jednak, tak? Yep. To poszło całkiem sprawnie. Zobaczmy, co jest w skrzyni. Ważkę, jenota. No jenoty nie latają, z tego co mi wiadomo. Aczkolwiek nie wiem, jak to teraz z jenotami jest. Ostatni raz, jak widziałem jenotów, to nie latały. Powiedzmy tak. Ukryty pieniądz. Co robi to? Z jakiegoś powodu mogę podnosić też te rzeczy. Nie wiem, czy to jest ważne. A tu już nie mogę otworzyć? Serio? Tu już nie mogę otworzyć. A mogę się z tym wrócić i otworzyć to? Oh shit. Mogłem to otworzyć. Teraz nie mogę już tego otworzyć. To już jest koniec. Skrzynia... Niespodzianka. Skrzynia niespodzianka. Ale pęknie przeszkadza. Szerszeń żyje, żeby zabijać. To jest prawda. Szerszeń żyje, żeby zabijać. I mamy wysyp. Wysyp much. Zejdź, proszę cię, z tego działka. Okej. Czy ty sobie poradzisz tam na dole? Dupa sobie poradzisz. Strzelasz w takim tempie. Wibracje są over 9000 w tej grze. Wszystkie silniki, jakie ten pad posiada, ta gra uruchamia. Dlaczego nie mogę podnieść tej skrzyni? Tam mogę ją otworzyć. Tam było na pewno było A. Wciśnij A, aby otworzyć. Aha, odetniesz mi drogę w ten sposób. Okej. To w takim razie ja wolę wybrać mniejszą falę. Dlaczego nie ma konika polnego jak przeciwnik? Właśnie. Mówię, jest tyle owadów. Jest tyle owadów. To jest zawsze mucha. Najbardziej lubię, jak stoję przy działku i myślę, że strzelam, a macham wiosłem, bo nie zaliczyło mi jednak tego. Tak jak teraz na przykład. Nie. Przepraszam, działko, czy ty tam coś robisz? Jeżeli robisz, to mogłabyś robić szybciej. Deski! Nie! Tak!
Nie. Może. Fiu. Dobra, deski się przydadzą. Chyba. Pieniądz mniej, bo zaraz zginiemy od... Wszystko podniosłem? Chyba wszystko podniosłem. Czy tu jest pokazane... Tu jest pokazane, co jest... No nie ma znaczenia, bo i tak mnie pokona ta ośmiornica, ale... Dobra, teraz ja będę u góry. Zobaczymy, z którym kątem nie radzi sobie wieżyczka, jak jest na dole. Widocznie ja sobie nie radzę z wieloma kątami. O, właśnie. Okej, okay. Czy ja cię nie trafiłem? Okej, okay, jest... Jestem faktycznie w stanie kilka razy... Nie, jak jest czerwona, nie mogę, ale jak nie jest czerwona, to... Aha! Okej. Okay. Jest taki moment, w którym ona postanawia, że... Ona trafi i... Tak, ta na przykład. O, ona już... Jep. Wziąłem je ile? 1/6? 1/6? Miałem całe życie. Ojej. Ojej. Jak grindowa ta gra chce, żeby była? Mamy 4 meduzy. Możemy... Ja czuję, że pani Kowal nas zrobi w... Nie powiem w co. Ale okej. Okay. Idziemy w armaty, idziemy w armaty. Nie ma zmiłu. Jesteśmy już... Ale ja cię obserwuję. Mam na ciebie oko. Cały czas mi się grafika kojarzy z Nobody Saves the Room. Prawda, jest podobna. Jest to też, moim zdaniem, coś, co mógłby Solfi spokojnie narysować. Jest trochę Solfiego jest w tej grafice. Mam wrażenie, że nic nie zrobiłem. To nie jest dobre, jak po godzinie 30, godzina 30 grania masz uczucie, że nic nie zrobiłeś. Już nie zrobiłeś żadnego postępu. Sześć! Robię 6. Na levelu 4 w końcu robię 6. Coś wypadło? No dalej nic nie widzę. Spróbujmy to. Wiem, że to będzie śmierć. Okej. Okay. Witamy w Muchowie. Populacja zajebiście dużo. Co wypadło? Co to jest? Podnieś. Aha, i to też stracę. Muszę dowieść do końca te rzeczy, żeby je mieć, ale przecież tam jest olbrzymia kałamarnica. Nie chcę znaku zapytania. Dobra, gdzie są rzeczy? No emo. No teraz jak robię 6. Inna gra. Pięć nie, ale 6. To jest przynajmniej...
pająka muszę tylko strzelić 78 razy, a nie 79. To jest huge. Huge. Płyń do tego czerwonego coś tam. Płyń do tego czerwonego coś tam. Co to jest? To też jest... Widzieliście to? Ten ptaszek... składa jajka? Ja mogę te jajka załadować do... darmaty? Czy mi się przewidziało? Płyń do tego czerwonego coś tam. Chcę płynąć, chcę zobaczyć, co to jest wazon. Może lepsze ammo, może tak być. Ale gdzie w ferworze tutaj walki z muchami ja mam czas, żeby ładować ptasie jaja do... O, shit, tam jest gnój na dole. Do tego wszystkiego nie mogę trafić jednej francowatej muchy. Dobra, trafiłem ją. Jajko, załaduję w to działko. I co? 10! Lodowe 10. Misza wpłacił 21,37 na otwarcie B. Na tarcie łez po tej grze z muchami. To jest smutne, że to są zawsze muchy. Dobra, czyli jajo ptasie musi iść. Okej. Nie wiem, co znaczy build up. Ale teraz trochę ta gra dostała. Muszę tylko pamiętać, żeby automatyczne działko ładować kaczą dupą. A moje działko zwykłą amunicją. Kurde. Spieprzać. Co robi ten kurak po prawej drewniany? Zwiększa ilość jajek? Ile dostałem uszkodzeń? Jedno. Szkoda. To mogło być bez szkód. Kurak zmniejsza cooldown na jajka. Yes. Czekaj, bo ja tu widzę rzeczy, kups. Tu jest... są... Tutaj są kurna rzeczy, a ty nie podnosisz. O. Są cenne rzeczy, ważne rzeczy. Takie rzeczy trzeba podnosić. Nie wolno zostawiać. Tam jest tarcza, ale jest tak, musiałbym górą. Albo tutaj na wysokie fale. Spróbujmy wysokie fale. Działko, czy ty tam poranił? Aha, akurat jak przyniosłem teraz. Przynieść tutaj. Dziękuję. Serio? Nie możesz trafić? O, on zamraża. Aha. Tu. Jajeczko do działa. Dalej jedno zniszczenie. Okej. Dobra, tu. Okej, sklep. Nie mam już miejsca na pokładzie. Więc... co my mamy tutaj? Sklep, okej. Znaczy, że mogę go okraść. Zamiast, nie? Sklep, czyli możemy go okraść. Um, 185. No tak, nie stać mnie...
Increase magazine capacity 15% więcej amunicji w działku. To mi się nie bardzo przyda z tym, nie? Z ośmiornicą. Weź filówkę. Co to jest filówka? Co to jest filówka? Solfi. Solfi, mówiliśmy o tym, że to jest taka gra, którą ty mógłbyś narysować. Wygląda, jakby wyszła spod twojej ręki. Chwilówka, tak zwany bocian. Dalej mi nie pomagasz. Co to jest chwilówka zwana bocianem? Kredyt w Polsce bez weryfikacji. O, okej. Okay. Wy to wasze... lingwo. Płynę dalej stąd. Nie chcę żadnych bocianów. Żadnych małpek. Żadnych bocianów. Wszystko u was jest żabka, biedronka, bocian, małpka. Wszystko nazwaliście zwierzątkami. A potem ja muszę z muchami się pierdzielić przez... Czemu wibrujesz, padzie? Daj mi spokój. Ja muszę to... Nie ma opcji, tak? Nie mogę zmniejszyć wibracji w czasie gry. Oczywiście, że nie. To było za trudne. Aha, wsadziłem zwykłe naboje do działka. Jest też kruk. Firma Windyk. Oczywiście, że zwierzątko. Co jeszcze macie? Wymieńcie wszystko, co nazwaliście imieniem zwierzątek. Ptaszku, czy mógłbyś... wysrać jajko. Bo nie mam farmat. Czy ty nie srasz, jak jest po walce już? To trochę wygląda jak Doom Keeper, nie? Nie wiem, czy grałem w Doom Keepera. Żubr... bubr. Łuna... Wyjdź te wasze żarty. Dobra, ptak nie chce srać jajkami. Co znaczy, że musimy wpłynąć w paszczę ośmiornicy. Ptaszku, please. Ptaszku, please. To jest jakby teraz najważniejszy moment, w którym powiedzieć srać tymi... Wiecie, co jest najgorsze, jak się... Jak odejdziesz, nie musisz kliknąć czegoś, żeby... Aha. Tego nie rozumiem. Po prostu trzeba je pierdyknąć manualnie. Może nie muszę strzelać jakoś specjalnie, może wystarczy, że działko sobie tam strzela, a ja... Nope, za późno. Oh, shit. O nie, zwykłe robaki mnie rozkręciły. Skończyła się amunicja w tym. So close. Ale teraz poszło nam... Teraz szliśmy, jak znaleźliśmy te rzeczy. Nie? Szybko podaj twoje trzy ulubione poki, spieszek. Nie dam rady. Jestem gdzie indziej głową. Pikachu. Pichu, Pikachu i Raichu.
Ale to był pierwszy dobry run. To był pierwszy run, kiedy poczułem, okej, gro, nie muszę nawet mewy strzelić po powrocie, aczkolwiek tak to zrobię. 6 obrażeń zadaję. To nie była kwestia obrażeń, to była kwestia tego kuraka srającego jajkami. Mam 2, a potrzebuję 5. A to jest niestety taki smutna wyprawa teraz, gdzie nie będziemy mieć kuraka i będzie nam szło bardzo źle i będziemy znowu smutni. Zapomniałem, ile ta gra kosztuje, ale to jest gra, która ma chyba niecałe 20 dolców, więc to nie jest jakiś taki super drogi tytuł. Tak, spróbujmy się udać w tamte. Zobaczmy, co jest w różnych innych kafelkach. Hej! Coś wypadło? Nie. Lecimy dalej. Zobaczmy kości. Nie byliśmy w kościach. Co wylosowaliśmy? O, czat. 1, 2, 3, 4, 5, 3, 6. No, to był upgrade w jednej z tych skrzyń. Warto je rozwalać. 5 i 4. 4. 2 głosy na 4. 3 głosy na 4. 4 po raz pierwszy. 4 po raz drugi. I 4 po raz trzeci. Sprzedane panu z napisem 4. Nie otworzymy, mam tylko 25 monetek. Daliście się nabrać. Nigdy nie mieliście żadnego wyboru. Nigdy. Może to was nauczy. To jest lekcja życia, słuchajcie. Odpłyń od mojego statku. Dziękuję. Cztery osoby będę miał zaraz na streamie. Widzę, nie, ten. Okej. Fire up, add fire effect to puddle, okej. Zobaczymy, jaki jest fire effect. Ktoś nie łowi kasy po walce. To jest prawda. Kto ma 2 kciuki i nie łowi kasy po walce? This guy. Chciałbym naprawdę tą muchę pierwszą, ale to jest po prostu... Pozbądźmy się pasażerów na gapę. Załadujmy naszą broń. Pozbądźmy się więcej pasażerów na gapę, ponieważ... What the fuck? Już? Fiu. Ktoś tu nie łowi kasy po walce. Jak nie łowi, proszę bardzo. I dostaliśmy... Dobra, mamy 4, potrzebujemy jeszcze jednego. I będziemy mogli zupgrade'ować nasze działo i będzie robiło pewnie znowu 6 przez najbliższe kilka leveli. Czy chcemy wpłynąć w... wiecie w co. W... język
polski. Wir wodny. Nie wiem, co piszecie, ale strzelam, że na pewno chcecie, żebym wpłynął w wir wodny. Jak znam was, macie wybór wpłynąć w wir wodny albo nie wpłynąć w wir wodny, to wiem, że zawsze zagłosujecie za wpłynięciem w wir wodny. Nie mówię, że jesteście przewidywalni, ale jesteście jednak trochę czasami przewidywalni. I czat mówi, żebym wpłynął w wir wodny. Jep! Chciałbym mieć kuraka. Tęsknię za moim kurakiem. Wir wodny it is. Na razie to jest wir much. Chciałem podnieść ten upgrade, góra przyniosła mnie na dół. No to się zrobiłem teraz bambucko, bo miałem zaraz tamten, no... czy winię was za to? W 100%. Okej, znak zapytania jak na razie jest okej. Działa jak wir. Jesteśmy w innym miejscu. To co, czat, chcecie zagłosować? Którą otwieramy? Czy poprzednia lekcja życia nauczyła was 6? 6, 3, no głosujcie. 4, tak? 6 czy 4? 4, 2 na 4, 3 na 2 na 3, 4 na 4, 1 na 1, 4, 3 na 4, po raz pierwszy, po raz drugi i na 4. Wciąż nie mamy pieniędzy. Gratuluję wszystkim, którzy wzięli udział. Do zobaczenia na następnej wyspie. Mam taką samą cenę wszystkie, tak. Super, już widzę, jak są dwie muchy duże. Mama muchy, to już wiem, że będzie dobrze. Nie ma amunicji. Widzę, że nie ma amunicji. No nie jestem w stanie. Ile oberwałem? 3. Ten komar ma tyle samo życia, co ten Cthulhu, z którym walczę na koniec. Zmień dzwoneczek na wyłącz powiadomienie? Ha? Ha? Czy damage'a dostałem? To jest no bueno. Shit. Znak zapytania to jest zawsze sklep, nie? Ale tu się wpierniczę. Spróbujmy tak. Super. To jest komar, okej. To już jest koniec. Nie pomagają te lasery, które są co 2 metry.
Podnieś to! Oh my god, zaraz mi wyrwie pada z... Ja nie wiedziałem, że kontroler Xboxowy może robić takie wibracje. Nie mam już krwi w dłoniach. Ups. I deski, okej, deski się przydadzą, przynajmniej jeden naprawiony. Ja nie mam... O, teraz jak... Teraz czuję, już nie trzymam kontrolera, a czuję jakby dalej wibrował w łapach. To bardziej wygląda na grę na mobilki. Dlaczego? Bo graficznie jest ten, bo jest kolorowa? Nie wszystko, co jest kolorowe i ten jest automatycznie grą na mobilki. Patrzcie, teraz mamy 100 monetek, teraz moglibyśmy ten pobawić się w skrzynki, ale niestety to nie jest to miejsce. ...125... Tukan daje ogniste jaja. Kurka dawała te lodowe. Więc kupmy dechy. Nie, w sensie, że bardzo prosta, tylko więcej graczy potrzeba. Czy jest prosta? Nie czuję się jakoś specjalnie w nim. To mogę być ja, ale... Ale jak tylko to właśnie ta ośmiornica się pojawia, to się kończy prostość tej gry. Czyli ten atak jest jest jak ta bomba, po prostu trzeba go odepchnąć na czas. Jak nie odepchniesz na czas, to ona i tak uderzy. Powinienem się skupić chyba bardziej na biciu niż na... Żeby wrzucać do armatki. Aha, no dwóch na raz to nie dam rady. Dobra, połowa życia i teraz się zaczyna nalot żab, tak? Teraz jest mega nalot żab. Okej, okay, wracamy do tego samego, okej. Okej. Mogę cię zaatakować tu, ale ciebie mogę zaatakować. Ciebie mogę zaatakować. Nie. Ajajajajajajaj. Okej, teraz wszystko się dzieje dużo szybciej. Aha. Okej. Tak. Aha, tam też zdarzyło mi się pieprzyć. Okej, okay, super. Fajnie gro. Jesteś super, super grom jesteś. Podnieś proszę cię to działko. Oh my god, jakiś pasek. Paznokit życia i został. Jest? Jest?
Dwie godziny. Oh shit, ile upgrade'ów. Dwie godziny. 120 minut. Ileś tam sekund. I co, przypominaliśmy, zrobiliśmy... Kto to jest? Fajne masz deski tutaj. My lady. Byłoby strasznie głupio, gdybym je użył sobie od razu, zanim je znikną. The water glows. Bla, bla, bla. Pewnie muszę wybrać... lewo albo prawo? Czy nie ma w ogóle znaczenia? Getting kind of warning, hello, you have successfully planned the storm. As long as you give me access to enchanted water source, you may disturb the surface with whatever you like. Że co? Co mam zrobić? Trufla mówi lewo, ale okej. Okay. Trufla mówi lewo, to lewo, ale... Co się stanie, jak wrzucę... Mogę wrzucić działo do wody? Nie. To tak nie działa, Kups. Czemu miałbyś wrzucać działo do wody? Pomyśl. The water... Okej, jeszcze raz. As a token of gratitude, we give you access to our enchanted water source. You may disturb its surface with whatever you like. Coś zepsułeś. Może to tylko artystyczne takie. Może. A może... No nic, no. No. A może kulę? Mogę wrzucić kulę? Okej, okay, wrzuciłem kulę i dostałem deski. Cool. To wszystko? Walczyłem z wielkim... Okej, okay. Czuję się trochę oszukany, nie będę kłamał. Czy mogę dopłynąć do bazy teraz? Zobaczyć, czy mogę coś... Myślałem, że jakiś upgrade, działo! Lepsze działo! Większy statek, statek kosmiczny, działo laserowe, kurę! Nie? Nic z tych rzeczy? Po prostu płynę dalej? Co to jest? Co tam to jest? To płyńmy do tego i zobaczymy to i to akurat pewnie nam styknie. Z czym ja teraz walczę tutaj? Przynajmniej są nowi przeciwnicy, to jest zawsze... Tego znamy z... tutoriala. Aha, on się po prostu przechodzi na drugą stronę jak chce. Co to jest? Nieważne co to jest, nie chcę tego na pokładzie mieć. Sio! Skończyło się szambo i w końcu jakieś normalne stwory. Czy normalne? Zobaczmy, co to jest. Zobaczmy, co to jest to. Okej. Kurak, a co robi to? Skąd mam wiedzieć? To jest jak w Ajzaczku. Nie wiesz, co... Oh, shit. Korci mnie, żeby wziąć kurę, bo wiem, że znosi jajka, które robią lodowe obrażenia dość duże. Ale to wygląda jak wielki penis. Czat. Kurak. Czy to drugie? Kurak, czy to drugie? Potrzebuję pierwsza prawe, jedno na prawe, jedno na benis, weź kuraka, dwa głosy na benis. To nie jest penis. To jest Krzysztof. To jest Krzyś. Który możemy grać jeszcze w dodatku. I on ma domek... No, to tego się nie spodziewaliście, co?
Dobra, jeszcze jedną. Ostatnią. Ostatnią. Chciałbym zginąć, zobaczyć, czy coś się zmieniło w bazie. Mogliśmy mieć teraz kurkę. Wiecie? Wiecie o tym, że mogliśmy mieć teraz kurkę. Aha, no to jest fajny przeciwnik. Od razu bierze 7 życia. Cool. Fajny przeciwnik. Nie wiem jeszcze, jak się przed nim bronić, ale poza tym fajnie. Nie mów tak, Krzyźnie będzie smutno. Okej, okay, Krzyźnie wygląda jak penis. Okej? Okay? Okej? Okay? Był mój błąd, nie było, nie pomyślałem. Powiedziałem pierwsze, co mi ślina przyniosła na... Co to jest? Nie wiem, co to jest, ale jak nie jest muchą, to już jest... Jest win-win w mojej książce. Aha, to mnie... Okej. Okay. Co jeszcze? No i tu koniec? Tu, panie, koniec. Czy ja właśnie zrobiłem rolkę? Czy ja mogę zawsze robić rolki w tej grze? Czy ja właśnie pod koniec streama... Ależ to jest upierdliwe. Tylko Krzyś umie robić rolki. Ha, damn! Dałyby mi się rolki wcześniej do czegoś? Może? Dobra, znajdźka. To coś pływa. Czy jestem w stanie give up? Mogę się give upnąć. Zobaczmy, czy give upnięcie daje nam... Czy dostajemy rzeczy, które zyskaliśmy za give upnięcie. Miałeś tam itemy, jakie masz na sobie. Dziesięć upgrade'u mam, dobra. Wstawaj, Krzyś. Nie wygłupiaj się. Patrzcie się na to. Możesz strzelać trzema pociskami naraz. Trzema pociskami naraz. Szkoda, że skończył się czas i nie zobaczymy, jak to działo. Działa! Ha! Ha! Dobrze, drogi czacie. Tutaj się zatrzymamy. Internet dał radę. To pewnie za tą wpłatę. Za te wszystkie wpłaty, które robiliście. Internet się utrzymał. Przypomnę wam szybko tylko w czwartek. Będziemy grać w polskie gry, więc będzie dużo polskiego na kanale, dużo polskiego na czacie. Generalnie polski język będzie przodował w czwartek na streamie. W niedzielę Tartak wraca z Discordem drugim. W sobotę podcasty, ogłoszenia, FGA, nagród, wyjazdów, przyjazdów, sześciu króli, długich weekendów. Właśnie, wiecie, że ja mam długi weekend w Stanach? Jest Thanksgiving w czwartek, a i tak streamuję. Także pomyślcie sobie, kto jeszcze w święto dla was by streamował. A tymczasem Borem Lasem dziękuję wam jeszcze raz za obecność i spadam. Bye!